Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Od ostatniego hiszpańskojęzycznego Turbo Kozaka, mój Espanol. Co tu dużo mówić, nie za dobry, w dalszym ciągu umiem hola, yo soy Bartek, gracias, ale wiem, że Grzegorz mocno się, proszę Państwa, polepszył, co teraz udowodni. Hola Jordi, bienvenida Turbo Kozak. Te dejamos muchas suerte. Contesta por favor en inglés o incluso mejor en polaco. ¿Qué contesto? Sí. Sí. Tak. ¿Contesto qué? ¿Contesto? ¿Contesto? Contesto. Co to znaczy, że masz contesto? Zaczynamy. Wszystko dobrze? Very good. Bardzo dobrze. Turbo Kozak? Turbo Kozak. Wspaniały. Wspaniały, tak. No to jak wspaniały, to trzeba zaczynać. Do you know what does it mean powodzenia? Powodzenia, I think so. What does it mean? Does mean felicidades? Suerte. Ah, that, correct, yes, sorry. I confused something. No. Ready? Yeah. Steady. Go. No, czy on jest gotowy, to nie wiem. Oj, Grzegorz! Grzegorz! Tak. Grzegorz! Tak. Jordi, good goalkeeper? My goalkeeper good? Good. I don't think so. Fast. Like a cat. Old cat, but cat. Grzegorz, czy kiedyś ktoś porównał cię do, przepraszam, starego kota? No to już dzisiaj. Nikt z Hiszpanii. Mój stary kocie broń. Zobacz. Jordi, I think so much old cat. This is the last one? Yes, it's the last one. Grzegorz, gdybyś nie rozumiał, ostatnia próba, Grzesiu. A, to hiszpański jest. To był angielski akurat, ale ja sobie zdaję sprawę, że ty z językami jest też na bach. Jordi! Nie. Young cat. Why Jordi not shoot penalty in Widzew? Why? The answer is not for me. I don't know. Maybe after this? Maybe. This is a good chance for me. Grzegorz, pomóż proszę. Pomożemy. Grzegorz, do czegoś się coś czuję dzisiaj przyczynisz. Jak znam Hiszpanów, będzie chciał strzelać tam, gdzie słońce. Tak myślisz? Tak myślę, ale strzeli w drugą. Jordi? Left, right? Ah, now? Yeah. Left. Grzegorz, ty tego nie zrozumiesz, ale podpowiem ci. Left. Aha, okej. Okay. Przecież Jordi mówi left, a ty co? I say left. Jordi mówi zwykle o sobie, więc jego lewa. Please tell my goalkeeper which side now. This way better? Grzegorz, brawo. Odnoszę wrażenie, że ty się bardzo szybko uczysz języków. Coraz lepiej się rozumiem. My Spanish language is very good, because I know it is bufanda. Top. Top. Bufanda in Polish, you know? No. Szalik. Szalik. I know koszulka, kamizelki. Czyli właściwie w sklepie odzieżowym mógłbyś pracować? This is harder, eh? Nie, no nie przesadzałbym, czy to jest ciężka konkurencja, no ludzie, no. Bez przesady, no przecież robią, no Jordi, no gdzie to harder, no very good. Top. To łatwe, to nie harder, łatwe. When you sign a contract with Widzew, did you expect that Widzew has a very amazing fans? No, everybody told me at the beginning, but of course, when you can feel, it's different. It's good, so good for you? Yeah, of course. And they love me, they show me the love that that they feel for me, and of course, it's top. For me, it's top. Great. And which is for you top yeah, also? Yeah, of course. We are
We are perfect for this city. It's comfortable. We have everything close and we have everything that we need, so it's perfect. La machina! La machina, la machina, tak. La machina, mówię Państwu, że ten hiszpański to nie jest łatwy język. La machina, pilot and beautiful goal. Okay. Brawo, Jordi! No Jordi, no takiego cię ja kocham. A ciebie, Grzegorz, też kocham, że wpuszczasz takie ładne bramki. Mają być gole, ma być ładne. Hey, but for sure I don't know where the ball go, eh? Is my goalkeeper Grzegorz is a little better than Rawas? Yes, tak, tak, tak. Now Rawas is relaxed, so... Grzegorz, ty nie rozumiesz, o co ja się spytałem. Yeah. I też nie rozumiesz odpowiedzi. Nie. Ale to ci potem powiem, bo jeszcze wiesz, teraz... wpadniesz w skowronki i takie rzeczy. Aha. No właśnie, Grzegorz, właśnie. Tutaj na drugim metrze do środka pójdzie jeszcze. Scissors, przewrotka in Spain. Chilena. Chilena. Znasz jakąś Chilenę? Moja wychowawczyni z przedszkola Chilena. A, mówię. Widzisz, twoja miłość. Nie, wychowawczyni. Teraz, proszę Państwa, będzie Chilena. No Jordi, ja na ciebie tyle czekałem w tym programie. No tyle na ciebie czekałem. Czekałem na niego. Nice, Chilena. Grzegorz, jest prośba od Jordiego, wymień kolory po hiszpańsku, jakie mamy na płachcie, proszę. A tak się szczęśliwie składa, że stoję na obu z nich. Po hiszpańsku, proszę. Jest jeden na górze, drugi po środku i trzeci na dole. Grzegorz, don't know, Spanish colors. Sorry, Jordi. I need to show. Yes, yellow? Yellow? Zielony? No, zielony no, it's żółty. Brawo. O, żółty. Żółty. I tak się, proszę Państwa, zaczyna tutaj dziać historia. Kolega Jordi powiedział, że będzie żółty i mamy żółty. No ci powiem szczerze, gdzie oni cię znaleźli, Jordi? Znaleźli go w dobrym miejscu. Druga? Druga, oczywiście. Please, one more time. Kolor? Zielony. Nie zielony, żółty. Aj, żółty, żółty. Żółty. Przepraszam. Żaden zielony, Grzegorz, Jordi się pomylił. Idzie żółty. Ta sama litera, ale chyba nawet żółtego nie będzie. Grzegorz, ja cię proszę, szanuj zawodników hiszpańskich, szanuj. To, że ty jesteś z Węgier, to nie oznacza, że jaki jest kolor? Blue. Pomyśl blue? Niebieski. Niebieski. No niebieski. Czarny? Nie. Niebieski? Nie. Maybe czerwony, bo widzę, ale najlepiej? Maybe, but... żółty again. Doskonale! Grzegorz, idzie żółty again! Dobrze. Żółty ty rozumiesz? A again to znaczy znowu, Grzegorz! To znaczy znowu żółty! Grzegorz! Grzegorz! Mamy to? Jest słowny! Mamy! Bufanda, wiadomo, szalik, poprzeczka, wiadomo, larguero. Larguero, tak? No, proszę Państwa, no ja tutaj w zasadzie już hiszpański pojąłem w sposób perfekcyjny. Gwizdek? In Spanish? Pito. 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 Pito plus larguero. W zasadzie sprawa jest wybitnie prosta. Nie ma larguero. Larguero jest one more time, one more time, one more time. Please. Very good. Oczywiście zaliczamy i... Jordi, tutaj się pojawia pytanie, które zadam po polsku. Gdzie ty, chłopie, byłeś, zanim zacząłeś grać w Widzewie? E? Tak myślałem. Potrzeba ta mała bramka. Spróbuj trafić i się wszyscy dowiemy. Powiedz tak, nie gadaj bzdur. Nie gadać bzdur. A miało być tak pięknie. Pytanie o małą Grzegorz było zasadne, bo patrz teraz. Ależ blisko. Grzegorz, oblicz nam proszę, ile to było centymetrów od małej? No, ze 125. Grzegorz, poć będzie mała. Dobrze. No, no! O Jezus! Jaka jest siła w tych chudych nóżkach? Jordi, por favor, mała bramka. Okej,
Okay, okay. Thank you so much. Grzegorz, patrz razem z ludźmi! Patrz, Grzegorz, razem z ludźmi! Aj! Cholera jasna! Gdyby ta mała była trochę większa! Katastrofa! Maksim. Nie kręć, że strzelisz. Nie kręć, gdzie challenge. Doskonale. 20 time, please. Taki challenge. To już dwa i nawet trzy. 9. Grzegorz, to jest dobre tempo, co? Za dobre. Bardzo dobre. 12. Aiden! 19! Padnij, powstanie, nie 20! Otwórzcie bramy! Come on, Jordi! Ale on tam pięknie tańczy! Jak on pięknie, pazernie tańczy i gol! Jordi, no ja widzę, że ty normalnie bardzo very like alcohol! Do you like alcohol, Jordi? Sometimes. Yes! Maybe white wine or red wine? Red wine better. Na początku wybierzemy nóżkę. Jordi. No, to sprawdzimy, czy ta lewa jest dobra. Dziś atrybuty wyjątkowo hiszpańskie. I ostatnie. Jordi, very good. You look very interesting. Yeah, no? Yeah. Like in Polish beaches. No, in Spanish beach. Spanish beach? When Polish guys come to Spain, looks like this. Yes? Like Pawłowski. Okej, okay. Grzegorz, niech jego wygląd cię nie zdekoncentruje, dobrze? Nie mogę wzroku, prawda, oderwać. O Jezus! Może klapkiem, Jordi! Ale że spadł? Może strzel klapkiem! What? I heard that żonglerka in Spanish language called Los Jongleros. It's true? Tak, Los Jongleros, more or less, yes. Jongleros. O, jongleros. To przepraszam, ale byłem blisko. A zatem Los Jongleros. Come on! Jordi, wracaj do nas. No i co, proszę Państwa? To jest napadzior. To jest napadzior. Prawda, Jordi? Prawda. Oczywiście, że prawda. What do you think about your today's competition? Good, but I'm not the best, but I try everything. I do all my best. My best. Not best, but yeah. Jordi best. Yes. No, więc jakby wszystko Państwo już wiedzą. No, ale i tak jest nieźle, uważam, nieźle. To jest dla Jordiego beautiful? Tak. Ja słyszałem, że ty have collection. Bardzo, tak. Big collection. Big collection, no to to jest kolejna big collection, a to jest big collection dla Państwa. Jordi tutaj się ładnie podpisał. Jordi, to jest ten moment, że only Polish language. Only Polish language. Please tell me something, please. In Polish language, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Coś jeszcze? Maybe some more? Druga strona, lewa, prawa, dobra robota. No i w zasadzie wszystko Państwo już o Jordi wiedzą. Jordi, please repeat at the moment, ok? Dziękuję bardzo. Za zaproszenie. Bawiłem się tu kapitalnie i zjawiskowo. Zjawiskowo. Serdecznie polecam. Wszystkim Hiszpanom grającym w polskiej Ekstraklasie. Wszystkim Hiszpanom grającym.
chcesz z panią Kraloczkę? Udział? Udział. W Turbokozaku. W Turbokozaku. Bo zabawa. Bo zabawa. Jest przednia. Jest przednia. To mówiłem ja. To mówiłem ja. Jordi Sanchez. Jordi Sanchez. Serdecznie państwa pozdrawiamy. No, no prawie to już Polak, prawda? Prawie Polak. Jordi, pomachaj tam ludziom, pomachaj. 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 No a mówi, że nie jest the best, no jest the best. Fantastyczny występ Jordiego Sancheza, 319 punktów, wyprzedza Michała Skurasia.